Szanse i przyszłość świętokrzyskiej młodzieży to główne tematy debaty zorganizowanej przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach. Na dyskusję zaproszeni zostali przedstawiciele władz regionu z marszałkiem Adamem Jarubasem na czele. Jak się okazało, to co najbardziej niepokoi młodych ludzi to bezrobocie, które według statystyk wynosi w naszym regionie blisko 21%. Według marszałka Adama Jarubasa przyczyną takiego stanu rzeczy jest niedostosowanie edukacji do rynku pracy. Wystarczy przypomnieć, że aż 70% uczniów wybiera studia humanistyczne. Po latach nauki, według danych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, tylko co dziesiąty absolwent tej uczelni znajdzie pracę w zawodzie. Statystyki są nieubłagane. Równie często co pytania o przyszłość zawodową padały te dotyczące inwestycji w zakresie kulturalnego rozwoju regionu. Osią tej części debaty było otwarcie Międzynarodowego Centrum Kultur, jednej z największych inwestycji w kulturę ostatnich lat. Debaty z udziałem samorządowców i młodzieży odbywają się w drugim elo cyklicznie. Są rozwinięciem i uzupełnieniem zajęć odbywających się w ramach wiedzy o społeczeństwie.